To już druga z kolei sesja miasta poświęcona wchodzącym w życie nowym przepisom śmieciowym. Od połowy przyszłego roku to gminy będą właścicielami śmieci i to gminy będą musiały sobie z nimi poradzić. Stąd w Zgorzelcu pełna mobilizacja i dyskusja, a co najważniejsze, decyzje. Dokumentacja, która została przygotowana i przekazana Państwu, pokazuje, w jaki sposób system będzie zmieniany w mieście i jakie czynności, w jakich terminach należy podejmować, tak ażeby zgodnie z harmonogramem przyjętym w ustawach w połowie przyszłego roku można było uruchomić całkiem nowe rozwiązania, niepraktykowane jeszcze w Polsce, można powiedzieć pionierskie w zakresie rozliczania przede wszystkim, ale również kontroli samorządu nad odpadami komunalnymi wytwarzanymi na terenie miasta. Zgorzelec od wielu miesięcy pracuje nad wdrożeniem nowego systemu oczyszczania miasta. Dziś te prace są na ukończeniu. Jesteśmy przygotowani do wejścia nowej ustawy, czyli do wejścia nowych przepisów od połowy przyszłego roku. Musimy zupełnie zmienić system gospodarki odpadami. W tej chwili od przyszłego roku właścicielem odpadu będzie gmina, więc my będziemy odpowiedzialni za wywóz, utylizację, segregację. Podpisaliśmy już porozumienia z Lubaniem. W tej chwili również w Zgorzelcu kończymy budowę kompostowni, która również jest wskazana już jako kompostownia w budowie w wojewódzkim planie ochrony środowiska. I myślę, że w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, przepraszam. I myślę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby spełnić wszystkie normy i jednocześnie przy zachowaniu odpowiednich standardów wywozu. Też w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji dużego przetargu na dostawę sprzętu do gospodarki odpadami segregowanymi, bo to jest zakup i kontenerów, i samochodów do tego potrzebnych, więc jesteśmy przygotowani. Nowe przepisy wejdą w życie w połowie przyszłego roku. Dla gmin może to oznaczać konieczność wprowadzenia podwyżek za wywóz śmieci. Boimy się wzrostu cen, robimy kalkulacje. Będą śmieci wożone do Lubania, będzie wymagana bardzo mocna segregacja odpadów, więc to są czynniki bardzo, bardzo kosztotwórcze. Mam nadzieję, że ten wzrost będzie jak najmniejszy, ale no, jesteśmy, że tak powiem, świadomi tego, że ten wzrost opłat będzie. Na tę chwilę nie wiadomo jeszcze, jak będą wyglądały opłaty za śmieci w drugiej połowie 2013 roku. Jak zapowiada burmistrz, uchwały w tej sprawie mają zostać podjęte jeszcze w tym roku.